Cześć, dzisiaj wam pokażę ten event plonów. Idziemy do tej laski, która się nazywa Vodarim. Ona nam mówi, że coś mamy zrobić. Na początek pokażę wam tylko misję chyba od 80 poziomu do 99, czyli zabicie piesków w katakumbach. No, niby torciki torcikami, ale po prostu... Wiecie, trzeba się chyba nabujać z tymi pieskami tak naprawdę, bo tam trzeba, można wejść co 30 minut jedynie. To chyba jest największy problem. Ale tak, to kto wie. Tutaj pozwoliłem sobie przyspieszyć, bo mi się naprawdę nie chciało tego wszystkiego, wiecie, żeby was nie zamęczać, że filmik znowu będzie trwał 15 minut, czy tam 10. Bo tak naprawdę nie będzie tylko trzeba tutaj zabić tych piesków, ale jeszcze będzie jedna misja tak naprawdę. Odsyła nas z powrotem do katakumb. No niestety trzeba czekać te 30 minut. Pieski jak pieski, szybko się zabija, to wiecie, jest pikuśna. Jedynie minus tej misji akurat jest na 80-99 jest to, że trzeba czekać. I jak już się zabije wszystkie pieski, trzeba wrócić do... M1. Czyli najlepiej dednąć, żeby po prostu wyjść z katakumb, tak? I dać miasto. Jak już jesteśmy z powrotem w M1, na panią Zosię klikamy i mamy tutaj informację, że jeszcze ktoś tam spolądrował wioskę i trzeba się jeszcze raz wybrać do katakumb. No i tu zaczyna się to czekanie, czyli te 30 minut czekania. A oczywiście można robić w tym czasie wszelakie inne misje, które są też u niej. Ja je wszystkie pokażę. Mam nadzieję, że mi się uda i wiecie, będzie wszystko ok. To jest misja 80-99. Chyba, że na 99 jest jeszcze inna, ale chyba nie, bo Konrado też już marudził, że musi do DC lecieć. Dobrze. I tutaj jak już odczekamy te swoje pół godziny przed wejściem do katakumb, kolejne pół godziny, to ja sobie też znowu pozwolę przyspieszyć. Dotrę sobie do tych wise, bo trzeba teraz zabić 60, ale zombiaków, nie piesków. Więc jak już dotrzemy do tych zombiaków, trzeba po prostu je zaciupać. Można tą misję robić w grupie i zauważyłem, że jednak leci. Bo Pinki chyba nie dotarła do zombiaków, a jak ja wykonałem, to jej też zniknęła misja. Więc wszystko jest ok. A tak a propos, fajnie, że śnieg spadł. Super, będzie się jeździło. Co do torcików, łączna suma, ale to zaraz zobaczycie. Nie będę wam tutaj zdradzał. Może zobaczycie, może nie, ale wam powiem i tak na końcu. I się zastanawiam, czy jeden torcik to jeden punkt, czy jeden torcik to kilka punktów. Ktoś coś wie, czy to jest po prostu jeden tort, jeden punkt, bo jak tak, to lipa straszna, oj lipa. No i teraz wracamy znowu do M1, do tej Wise'y. Dobrze, że tutaj przepustek nie potrzeba. No i jak będziemy już w M1, o, tutaj przyspieszyć trzeba, to oddajemy to wszystko. No i nam marudzi, że jeszcze potrzeba, jeszcze nie nażarta Wise'a jest, dupa za mała, tak? No przepraszam bardzo, no kurczę, ja już chciałbym nagrodę zobaczyć, a nie będę jeszcze 10 razy robił tą samą misję, tak? No i widzicie, 17 torcików to nie jest jakiś szał, czyli to jest chyba 17 punktów. A jak idzieś do tego drugiego kolesia, to po prostu nagrody nie chcę dać. Dobra, to by było na tyle, jeszcze filmik będzie dzisiaj, oj, będzie. Do zobaczenia.